Cześć, z tej strony Sebastian, witam Was serdecznie na moim kanale. Chciałbym Wam pokazać, co przygotowałem, co tak naprawdę kupiłem, aby zamontować w mojej Hondzie Wave. W tym roku, w 2017, zaczynamy nowy sezon. Mam nadzieję, że pojawią się tutaj fajne, ciekawe filmiki, które wpłyną pozytywnie na odbiór tego, co akurat robię. Zaczynamy dzisiaj od czegoś, co niedawno do mnie przyszło. Jest to, może już tutaj widzicie, wydech motocyklowy, czyli tak naprawdę końcówka wydechu z firmy Dominator. Firma Dominator jest firmą polską, ale świadczy usługi na terenie całej Unii Europejskiej. No i dzisiaj ten krótki film ma posłużyć jako unboxing, tudzież taka jako ciekawostka, co przysłali mi za bądź nieduże pieniądze. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Zobaczymy zaraz, czy to się pokrywa z jakością, jaką widziałem i słyszałem o firmie Dominator. No więc robimy malutki unboxing. Zapakowane w oryginalne pudełko. Kleiłem tutaj, tylko tak naprawdę to się różniło jeszcze tym, że mamy tutaj fakturę. A więc, no dobrze. Jeszcze w ten sposób. Tu mamy obejmę. Natomiast to cudo jest zapakowane jest tutaj w folii bąbelkowej. Jeszcze tu mam jakąś folię, to out, pudełko w pudełku. Zanim przejdziemy do tego wszystkiego, to w pudełku jeszcze mam jedną śrubeczkę. Ok, śrubka, tak, śrubkę. No i teraz to, co nas najbardziej interesuje, a więc końcówka wydechu firmy Dominator. O, będzie lepiej? A może być. No i tak to wygląda. To jest model GP1 o wadze 1,1 kg. O, przelot. I to mam zamiar zamontować do mojej Hondy Wave. Proszę bardzo, Dominator Exhaust System. Bardzo fajnie zrobione, naprawdę. Z takich ciekawostek, to nie jest taki chrom, to jest bardziej satyna właśnie. To jest kupione, dodatkowa opcja, którą można kupić za 29 zł bodajże. To jest wykończenie satynowe. No, śruby powkręcane. Bardzo fajnie tutaj. Aha, z ciekawostek takich technicznych. No bo tak, na stronie Dominatora nie znajdziecie nigdzie układu wydechu dedykowanego do Hondy Wave, takiej jaką ja mam. Dlatego też postanowiłem, że zamówię końcówkę do Hondy CBR125. Ponieważ pojemnościowo będzie to zbliżone, gdyż jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to sobie zobaczycie w poprzednich filmikach, zmieniłem 110 cm na 120, po to, żeby było legalnie, przypominam, żeby można było legalnie jeździć tym na prawo jazdy kategorii B. No więc tak to wygląda. No i tyle. Jeszcze raz. Jest taki tutaj troszeczkę zagięty. Kamerki pokażę, o, jest taki zagięty tutaj. Czyli będzie tak na wideo, tutaj będzie rura i no, tak to wygląda. Czekałem na wydech około 3-4 dni.
może troszeczkę więcej, nie pamiętam, ale uważam, że jakość jest naprawdę fajna. Tak jak w pierwszym moim filmie mówiłem o tym, żeby może jakiś wydech Yoshimura zamontować, może jakiś inny. Oczywiście był wydech, który mi się bardzo podobał i to jest Xil. Xil LX2 bodajże. Natomiast cóż, no jak przyszło co do zamówienia, bo już złożyłem zamówienie, to się okazuje, że tak naprawdę nie ma go już w produkcji i nie produkują już tych wydechów do 125, znaczy do 125, nie, nawet nie chodzi o to, czy 125, czy nie. Chociaż nie, był do CBR-ki 125, tak, był. Natomiast nie produkują już, zrezygnowała firma Xil, zrezygnowała z produkcji takich tłumików do 125 i dlatego też, no cóż, mogę powiedzieć, szkoda. Ale może i lepiej, bo mam wydech dwa razy tańszy. Ten wydech kosztował bodajże 490 zł. Dwa razy tańszy, brzmi bardzo fajnie rasowo. Jak posłuchacie innych wydechów, to nie wiem, czy one mogą konkurować z tym Dominatorem. Tak naprawdę musicie wiedzieć, że płacicie też za markę. Tak? Firma Dominator nie jest jakąś, nie jest pierwszym graczem na rynku tłumików. Jest to firma polska, natomiast wydaje mi się, że charakteryzuje ją bardzo fajna jakość wykonania, którą akceptuję, akceptuję też cenę, dlatego zdecydowałem się na produkt tej firmy. Póki co nie żałuję, bo jest po prostu bardzo ładnie, porządnie wykonany. To tyle w tej części. Za chwileczkę pokażę Wam jeszcze inne rzeczy, które kupiłem na ten rok do zamontowania. To są już drobnostki. Ten temat był jak gdyby głównym tematem dzisiejszego odcinka, a za moment będą pozostałe części. Ok, tak jak obiecałem, po prezentacji i rozpakowaniu tego Dominatora pokażę Wam jeszcze inne gadżety. Takie zabawki dla dużych chłopców. To jest Wave 110i od 2014 roku. To jest po prostu ta końcówka, która wychodzi od kolektora. To jest produkt generalnie niedostępny w Polsce. Trzeba go kupować gdzieś tam za granicą. Konkretnie z Niemiec to wziąłem. 25. Dobrze mówię? 25 mm. Chyba? Tak. Średnica. Średnica 25 mm. Oryginalna ta końcówka, która jest, czy też początek od układu wydechowego, jest praktycznie, wydaje mi się, o połowę, jeśli chodzi o średnicę, mniejsza. No, to jest naprawdę taka cieniutka rureczka i to go dławi. Dlatego też moim zamiarem było nie tyle poprawić osiągi, co po prostu go dać mu oddychać. Żeby po prostu, żeby uwolnić te spaliny, uwolnić wydech. To jest moim zamiarem. No i tyle. To jest taka końcówka, to będzie zamontowane. Tutaj przyjdzie jeszcze, że tak powiem, inna przejściówka do tego Dominatora. To jest to. To już jest taka duperelka. Taka klameczka od hamulca ręcznego. Też kupione akurat w Niemczech. I tyle. I to by było tyle. Tak wygląda to wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik podobał Wam się. Jeśli macie jakieś pytania, standardowo bardzo proszę, możecie zadawać pytania, możecie pytać o różne rzeczy, możecie komentować pod spodem tego filmu. Zapraszam raz jeszcze do obejrzenia moich wszystkich filmików na tym kanale. Dziękuję serdecznie. To tyle. Cześć.